sejmowego protestu jest zdecydowana większość społeczeństwa. Na pytanie, czy uważasz, że po podniesieniu renty socjalnej oraz przedstawieniu rządowych propozycji dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, osoby prowadzące w Sejmie protest powinny go zakończyć? Tak mówi 62% ankietowanych przez Instytut Badań Polster. Za kontynuowaniem akcji jest 38% ankietowanych. Wszelkie rządowe propozycje wsparcia, w tym pomocy materialnej, protestujący konsekwentnie odrzucają.